Yo, yo, yo! Witam was w cotygodniowym programie informacyjnym Zamek Nadaje. Czekam na was, czy się będziecie pojawiać. Czekam na was z informacjami o tym, co u nas w zamku się dzieje. A dzieje się, oczywiście w zamku dzieje się bardzo dużo. Widzę, że już pierwsze osoby się pojawiają, które słuchają i oglądają te zamkowe informacje. Słuchajcie, no tak jak mówiłem, będę nadawał dla was cotygodniowe zamkowe informacje, żebyście na bieżąco byli z tym, co u nas w zamku się dzieje, a oczywiście dzieje się dużo. Więc słuchajcie, w ostatnim czasie w zamku oczywiście nowe premiery muzyczne. Była nowa premiera zespołu Couscous Clan. Także śledźcie tę ekipę, to jest najmłodsza zamkowa ekipa. Dzieci jaworskich artystów, jaworskich muzyków grają świetną muzykę, jest moc, jest przekaz, także możecie sprawdzać Couscous Clan. Jest nowy teledysk, o, Wiktor akurat zaczął oglądać transmisję, pozdrawiam Wiktora z Couscous Clan, między innymi on się tam udziela. I w tym tygodniu ma miejsce premiera kolejnego utworu Couscous Clan do utworu Marzenie. Także zaglądajcie na YouTube'a, zaglądajcie na naszą stronę Zamek Nadaje, tam linki do tej piosenki. A oprócz tego, co w tym tygodniu było ważnego? No, w tym tygodniu ważna data urodziny, 59. urodziny Roberta Brylewskiego. Byłyby, oczywiście, ale Robert jest ciągle z nami. Z tej okazji zainspirowany twórczością Roberta, zainspirowany osobą Roberta, zaimprowizowałem i szybko nagrałem w tym pomieszczeniu na szybko utwór, cover Duchowej Rewolucji. Możecie też zobaczyć ten utwór na YouTubie, Duchowa Rewolucja, nagrany w tym pokoiku, zaimprowizowany. Także sprawdzajcie Duchową Rewolucję Lisa. No i dzięki Robert za inspirację, gdziekolwiek jesteś. Pamiętam Roberta, miałem okazję spotkać się z nim kilkakrotnie na koncertach, które wspólnie graliśmy, ale najbardziej zapadło mi w pamięć spotkanie, kiedy z mojej pierwszej trasy koncertowej, którą zagrałem z Żabkami. Wtedy miałem 16 lat i graliśmy koncert z Brygadą Kryzys. Wcześniej słyszałem o Robercie z opowieści, z legend, które krążyły. Nie znałem go, ale no w naszym środowisku zamkowym, w naszym jaworskim środowisku punkowym, Robert zawsze był taką osobą, która budziła szacun, respekt i była osobą, którą się inspirowaliśmy wszyscy, więc no wiedziałem o Robercie sporo. No miałem okazję ten koncert Brygady Kryzys zobaczyć na żywo, to było coś pięknego, niesamowitego. Od samego Roberta biła no, niesamowita energia. Energia z jednej strony tajemnicza, z drugiej strony mistyczna. Coś niesamowitego. Po tym koncercie pamiętam, ludzie przychodzili do nas do garderoby, którą tam dzieliliśmy z Brygadą Kryzys i przynosili jakieś rzeczy, jakieś pominki dla Roberta, dziękowali mu za ten koncert, ściągali zegarki, oddawali mu zegarki. Widać było, że ta energia od Roberta płynęła i ludzie tej energii potrzebowali. I to było coś wspaniałego, no i no, ciągle zainspirowany tą energią. Nagrałem ten utwór Duchowa Rewolucja, który też możecie zobaczyć. Zapraszam też oczywiście na swoją stronę Lisu na Facebooku. Tam też możecie sprawdzać moją twórczość, moje wiersze. Także co dalej? Co dalej? No, w tym tygodniu też sporo się mówi. W zeszłym tygodniu też już ten temat został mocno nagłośniony radiowej trójki i ogólnie rozgłośni radiowych Polskiego Radia, ogólnie rozgłośni radiowych. No muszę powiedzieć wam, że jest mnóstwo zespołów młodych, starszych, ale które grają świetną muzykę i nie są puszczane w radio. No niestety, żeby być puszczonym w polskim radio, czy w ogóle w radio, no albo trzeba robić tak zwaną muzykę środka, albo nie wiem, mieć znajomości, nie wiem. My
Byliśmy puszczani niejednokrotnie, ponieważ no, też nie ma co tak generalizować. W rozgłośniach radiowych pracuje mnóstwo wspaniałych ludzi. Ja znam kilku, Maken, Shaya, pozdrawiam was oczywiście. Nasza muzyka była puszczana, ale też często po prostu w takich oficjalnych programach radiowych to były puszczane nasze piosenki, które właśnie pretendują do tego, żeby być taką muzyką środka, prawda? Więc no, nie znajdziecie nas w telewizji, nie znajdziecie nas w oficjalnych rozgłośniach radiowych, jeżeli tak, to bardzo szczątkowo. Więc słuchajcie, no, co my robimy w takiej sytuacji? Tworzymy własne alternatywne media, alternatywne nadawanie, anarchistyczna stacja nadaje. Cała inicjatywa Zamek Nadaje właśnie polega na tym, żeby tworzyć alternatywne media, które tak naprawdę wyręczają telewizję z jej misji. Telewizja publiczna niby ma tam jakąś misję szerzenia kultury, szerzenia wartości, a tak naprawdę szerzy propagandę. Szerzy totalną propagandę. Słuchajcie, jeżeli uważacie, że kultura jest ważna, bo jest ważna, jest bardzo ważna, to wspierajcie prawdziwe inicjatywy kulturowe, kulturalne, takie jak między innymi Zamek Nadaje. W ostatnim czasie właśnie, żeby puszczać muzykę, która niesie prawdziwe wartości, wartości, które nas wznoszą, które nas uwznoślają, które sprawiają, że jesteśmy lepsi. Prawdziwe kulturowe wartości, dzięki którym rozwijamy się jako człowiek, dzięki którym miejsce ma rozwój człowieka, bo to właśnie na płaszczyźnie kultury dokonuje się rewolucja. Na płaszczyźnie kultury zmienia się nasze duchowe życie, nasze życie materialne również. Dzięki kulturze, dzięki przestrzeni ideowej, dzięki ideom dochodzi do zmiany. W tej zmianie mamy na przestrzeni dziejów zniesienie niewolnictwa, emancypację czarnych, emancypację kobiet, egalitaryzm, równouprawnienie. Wiele pięknych idei właśnie na płaszczyźnie kulturowej powstaje. Dlatego kultura jest niezwykle ważna. Jest niezwykle ważna, żebyśmy się mogli wznosić, żebyśmy mogli się rozwijać. Także wspierajcie kulturę. Wspierajcie kulturę. My, żeby nadawać te wartości, żeby nadawać muzykę, która niesie wartość, organizujemy audycje. Audycje nazywają się Zamek Nadaje Kulturę. W czasie kwarantanny, ponieważ no, ostatnio mieliśmy czasy kwarantanny, więc nadawaliśmy w kwarantannie. Oczywiście jak kwarantanna minie, bo już powoli mija, my i tak będziemy nadawać. Będziemy nadawać nową audycję, naszą audycję, Zamek Nadaje Kulturę. I puszczamy tam jaworską muzykę, muzykę, która powstała w Jaworze. Jest tej muzyki naprawdę bardzo, bardzo dużo. Przekrój gatunków muzycznych też jest bardzo szeroki. Także oglądajcie nasze audycje Zamek Nadaje Kulturę. W tym tygodniu tej audycji nie będzie, ponieważ nie mamy czasu w tym tygodniu, żeby się spotkać ze Smalcem i nadać tę audycję, ale w przyszłym tygodniu postaramy się to zrobić. Także wspierajcie kulturę. Możecie wpłacać na naszą zrzutkę, gdzie zbieramy właśnie kaskę na nasze koncerty online, na nasze audycje, na nasze twórcze działania. Tam podałem link do tej zrzutki. Mam nadzieję, że link jest poprawny, więc możecie przez ten link wejść na zrzutkę i wpłacać, wspierać kulturę, wspierać naszą twórczą działalność. Także zachęcam oczywiście was do tego. A propos koncertów online, które już za nami. Tych koncertów, jak do tej pory, było 4 koncerty. Graliśmy ze Smalcem we dwóch, ponieważ no, mieliśmy takie warunki techniczne i nie byliśmy w stanie przeprowadzić tych koncertów w pełnym składzie, żeby transmitować na żywo dla was te koncerty. Ale rozwijamy swoją działalność. Udało nam się zakupić kamerkę internetową. Teraz pracujemy nad zakupem grabera, nad zakupem innych sprzętów technicznych, które są potrzebne, żeby właśnie przeprowadzić taką audycję. Myślę, że jesteśmy blisko i że w najbliższym czasie, myślę, w najbliższym tygodniu podamy informację o transmisji koncertu live w Gaga Zielone Żabki. I ten koncert będzie już w pełnym składzie, także z Brodą na perkusji oczywiście, z Jeffreyem na basie. Pracujemy nad tym, już niebawem będzie informacja, kiedy ten koncert się odbędzie. Też puścimy niedługo małą zajawkę od nas z próby, żebyście zobaczyli, jak to u nas jest, jak się organizujemy, żeby właśnie ten koncert z naszej kanciapy, tak trochę od kuchni, pokazać wam, zaprezentować. Więc już niedługo kolejny koncert.
I co tutaj jeszcze mam dla was informacje? Wegetariada i koncerty, ogólnie koncerty. Cały czas to wszystko się szybko zmienia. Dostaliśmy informację, że można organizować koncerty dla 150 osób w plenerze, więc też pewnie będziemy jakoś działać, organizować się, żeby w końcu zagrać dla was, żeby się z wami spotkać, żeby oczywiście zorganizować ten koncert w takiej formule, że jesteśmy blisko koło siebie, jesteśmy razem. Oczywiście to, no to jest ideał koncertowy, żeby być tak blisko siebie. Dlatego my uwielbiamy szczególnie koncerty klubowe, kiedy ta odległość jest no praktycznie minimalna, kiedy wszyscy jesteśmy w tej zamkniętej przestrzeni i wymieniamy ze sobą energię. Także pracujemy nad tym, żeby zorganizować jakieś koncerty na wakacje, żebyście mogli w nich uczestniczyć. Zobaczymy, jak z wegetariadą. Na pewno będziemy chcieli transmitować wegetariadę do sieci, jeżeli nie będzie można zorganizować takiej formule, jak dotychczas robiliśmy. Informacje, które do nas wpływają, raczej wskazują, że w takiej formule ta impreza nie będzie zorganizowana, ale postaramy się jakoś ją przeprowadzić. Data jest bliska, bo z tego, co tutaj widzę na swoim kalendarzu, wegetariada miała odbyć się 4 lipca. Zobaczymy, czy dotrzymamy tej daty. Będziemy przekazywać wam na bieżąco informacje odnośnie wegetariady, odnośnie naszych koncertów. Także jeszcze raz zachęcam was do tego, żebyście wspierali kulturę po prostu, bo kultura jest bardzo ważna. Dzięki tej kulturze możemy się wznosić, możemy się uwznioślać, możemy tworzyć coraz lepsze społeczności, możemy popokonywać nasze problemy, które ciągle są, bo spotykamy się z wieloma problemami, z problemami katastrof klimatycznych, z problemami zatrutego powietrza, z problemami pandemii, z problemami nierówności społecznych, z problemami agresji. Jest tego bardzo, bardzo dużo. Także słuchajcie, tylko dzięki kulturze możemy się organizować, to jest nasza samoorganizacja, możemy radzić sobie z tymi problemami, bo słuchajcie, to my sami pozałatwiamy swoje sprawy. Nie wierzcie w to, że politycy, wy wybierzecie polityków, a oni coś za was zrobią. Nie. Prawdziwe wybory to są wybory, które dokonujemy na co dzień. I co my wybieramy? Wybieramy dobro. Wybieramy prawdę, wybieramy miłość, wybieramy twórcze działanie, bo tylko w ten sposób możemy wzrastać, tylko w ten sposób możemy stawać się coraz bardziej wolni, coraz bardziej świadomi. Także no, do tego was oczywiście zachęcam. Tutaj telefon dzwoni, ja go odrzucę, bo widzę, że tutaj już dzwonią. Ciekawe, co tam do mnie. Tak, słuchajcie, o, chciałem go odrzucić, ale coś tutaj, jak to zrobić. Jest, udało się. Udało się odrzucić to, wezmę ten telefon. Także słuchajcie, żegnam się z wami. Pamiętajcie, link do zrzutki jest. Niebawem kolejne transmisje koncertów live Gaga Zielone Żabki już w pełnym składzie. Także też czekajcie na informacje. Nadamy do was z naszej próby i wtedy powiemy wam, kiedy zagramy ten koncert już w pełnym składzie. Także jeszcze raz bardzo wszystkim dziękuję za wsparcie, które nam dajecie. I nie tylko chodzi o wsparcie finansowe, ale o wsparcie dobrym słowem, o wsparcie energią. Także dziękuję wam za to wszystko i co, widzimy się i słyszymy już niebawem. Yo, 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 Punk's Not Dead, zamek nadaje.